Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewierniuk-Macierowska, wicenaczelna Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Dzień dobry. I Oliwer Pochwat, społeczno-polityczny publicysta Świata Rolnika Info. Dzień dobry, witam. Witam państwa. Proszę państwa, no właśnie, rozpoczęła właśnie, nie wiem, chyba kampania wyborcza w pełnej krasie się nam objawia, bo Prawo i Sprawiedliwość na swojej konwencji zapowiedziało mobilizację i wyjazdy polityków tego ugrupowania w teren, a Donald Tusk po kraju już od jakiegoś czasu jeździ, można powiedzieć, trawestując kiedyś, taka była, z Kolbergiem po kraju, z Tuskiem po kraju. I gdzie się nie pojawi, to zawsze jest coś takiego, co powoduje bardzo żywiołowe reakcje i polityków, i internautów. Ostatnio objawił się na Dolnym Śląsku, spotkał się z rolnikami w jednym z gospodarstw i powiedział, co następuje. Rzecz bardzo znacząca, ciekawa, i to jest właściwie pierwszy sygnał, jaki otrzymałem, to także niepokój związany z niespodziewaną przecież konkurencją. Na razie mówiliście o kukurydzy, która, ale generalnie także zboża, które płyną z Ukrainy. No jest wojna, jest blokada, jak państwo wiecie, portów, i coraz więcej transportów idzie z Ukrainy przez Polskę do innych krajów, ale niestety z punktu widzenia polskich rolników oznacza to, że część tych zbóż i kukurydzy będzie sprzedawanych tutaj w Polsce po wyraźnie niższych cenach. No właśnie, natychmiast tę wypowiedź wykorzystała rosyjska propaganda. Propaganda Agencja Nowości napisała: Donald Tusk mówi, że ukraińskie zboże może zagrozić polskim rolnikom. Proszę pokazać nam ten wpis, bo to też w internecie się ukazało. O właśnie, jest, tak. Oczywiście zaraz obrońcy Donalda Tuska powiedzieli, że to wszystko zostało zmanipulowane, że to nie było tak, ale sami państwo na własne uszy mogli usłyszeć, co Donald Tusk powiedział. Agnieszko, no właśnie, jak to jest z tymi rolnikami? Czują się zagrożeni przez import, eksport zboża z Ukrainy i bardzo skarżą się przewodniczącemu Tuskowi na ten temat? No nie wiem, czy ja tutaj powinnam pierwsza się wypowiadać, skoro mamy Oliwiera ze świata rolnika. Może ale ty Oliwiera też jesteś z rolniczych terenów i blisko granicy. Tak, tak. Znaczy, u nas to jest teren specyficzny, jeżeli chodzi o rolnictwo, bo tutaj na Podlasiu praktycznie nie było PGR-ów. To był taki jedyny region, który ostał się bez tych wszystkich wydumek socjalizmu i komunizmu w Polsce. Były tutaj, ale to jakieś takie niewielkie, ale generalnie na Podlasiu PGR-ów nie było. Nie było tych takich kołchozów jakichś dużych. No i tu faktycznie region jest jak najbardziej rolniczy. Więc mogę powiedzieć w ten sposób, że tutaj chyba rolnicy jednak nie bardzo są zaniepokojeni ukraińskim zbożem, tym też kukurydzą, chociaż akurat mam nawet kolegów rolników, którzy mają kukurydzę. Nie słyszałam od nich, żeby się czuli zagrożeni pod tym względem. Ale powiem w ten sposób, no Donald Tusk już od dłuższego czasu tak jeździ po Polsce i wygaduje jakieś większe czy mniejsze głupoty, pewnie za jakiś czas, i to pewnie szybciej niż później dowiemy się, że on wcale tego nie powiedział, co powiedział, że to jest manipulacja mediów mu nieprzyjaznych, bo cały czas tak się tłumaczy w sytuacji, kiedy są wyciągane jego wypowiedzi różne z dalekiej czy niedalekiej przeszłości. I nie zakładam, żeby teraz było inaczej. Ukraińskie zboże musi którędyś do Europy trafić i dalej jakby do krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu, bo tam ludzie na to czekają. No i tutaj jakby Polska zachowuje się jak dobry sąsiad. Zresztą kolejny raz, tak, pomaga jak może w tej trudnej sytuacji, bo Ukraina ma to zboże, potrzebuje je sprzedać i potrzebuje zarobić na tym pieniądze. Czy Polska potrzebuje na tym zarobić pieniądze? Być może tak, ale my na razie świadczymy jakby faktycznie pomoc Ukrainie i społeczeństwu, i rolnikom, i rządowi, no, na każdy możliwy sposób, więc no, te słowa Donalda Tuska, one są w żaden sposób nieuprawnione.
bo musiałby mieć jakieś na to dowody, a ja nie słyszałam żadnych jakby narzekań rolników, że się czują zagrożeni. No nie wiem, być może jakieś takie ktoś słowa głosił, może Oliwier coś powie, bo ja takich nie słyszałam głosów. Zaraz Oliwera dopuścimy do głosu, ale ja odnoszę takie wrażenie, że w pobliżu, w otoczeniu Donalda Tuska brakuje dobrego researchera albo jakiegoś dobrego zaplecza doradców, bo po pierwsze powiedzieliby przewodniczącemu, że eksport zboża z Ukrainy do Polski miał miejsce i przed wybuchem tej wojny, i kukurydzy też, a po drugie powiedział mu, że Unia Europejska, gdzie był przez 5 lat przewodniczącym Rady Europejskiej, bierze pod uwagę, że to może zagrozić rolnictwu krajów unijnych i że jest gotowa do wprowadzenia mechanizmów, które by zrekompensowały coś takiego. Ale oddajmy głos panu redaktorowi Pochwatowi. On nam powie, jak to jest z tym eksportem zboża przez Polskę, bo przecież on to zboże głównie ma trafić do krajów Afryki Zachodniej i do Azji. Więc panie redaktor, no na początku usłyszeliśmy mity, więc teraz pora na fakty. Przede wszystkim polscy rolnicy nie powinni obawiać się tego, że ukraińskie zboże zaleje polski rynek, z bardzo prostego powodu. Jak wszyscy wiemy, na Ukrainie trwa wojna i Władimir Putin zastosował taktykę głodu, czyli chce zagłodzić chociażby kraje, znaczy może inaczej, nie tyle co zagłodzić. Głód jest elementem narzędzia nacisku na Ukrainę. Kraje Bliskiego Wschodu, kraje Egiptu, przepraszam, Egipt chociażby, czy kraje Bliskiego Wschodu, nad nimi jest widmo głodu. Ja chciałem państwu coś pokazać, bo ja lubię bardzo podpierać się różnego materiałami. To jest, zostało upublicznione na Twitterze. Trochę przez... wyżej, panie Oliwerze, bo nam belka wchodzi. A, oczywiście. Ja właśnie, przepraszam. Tak, dobrze. Proszę państwa, to są ukraińskie magazyny zboża, które zostały podpalone przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Tutaj dobrze widać, to są magazyny zboża. I teraz tak, jeżeli już rozmawiamy, dlaczego polskie, przepraszam, dlaczego ukraińskie zboże jest w Polsce? Ukraińskie zboże znajduje się w Polsce dlatego, żeby mogło być dalej eksportowane. Nie do Polski, bo nam, proszę państwa, żywności nie brakuje. Zostało zdementowane chociażby przez wszystkich ministrów tego rządu, ministrów rolnictwa. Zboże, które jedzie z Ukrainy i jest w Polsce, statkami jest wysyłane do krajów, gdzie po prostu tego zboża brakuje. Tylko i wyłącznie dlatego, więc polscy rolnicy nie muszą obawiać się tego, że nagle ukraińskie zboże na masową skalę zacznie zalewać polski rynek. To jest punkt pierwszy. To jest punkt drugi, o czym wspomniała pani redaktor, jest to, że Ukraina razem z Rosją to są jedni z największych światowych producentów zboża. I czy polscy rolnicy korzystali z ukraińskich dostaw? Tak, korzystali. No chociażby właśnie wspomniana kukurydza, ale to jest wykorzystywane w większości przypadków, uwaga, uwaga, do produkcji paszy dla zwierząt. Więc tutaj naprawdę taki ogromny apel do Platformy Obywatelskiej, ale też do byłego premiera. Proszę nie siać dezinformacji, proszę przede wszystkim weryfikować źródła i uspokajać polskich rolników. Ja tutaj z tego miejsca też uspokoję Polaków. Szanowni państwo, kryzys żywnościowy nam nie grozi. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi jest taki, że wszystkie zboże, które jest z terenu Ukrainy i znajduje się na terytorium polskim, nie jest dla nas. Jest dla krajów, gdzie rzeczywiście te widmo głodu, albo już w niektórych miejscach nawet pierwsze przypadki głodu, mogło tam trafić. Tylko po to. No właśnie, ale Donald Tusk nie jest politykiem, który zaczyna swoją karierę w tej dość brutalnej i takiej wymagającej sporo hartu ducha grze, jaką jest polityka. Jest politykiem doświadczonym i powinien zdawać sobie z tego sprawę, że to, co powie, to jest nie tylko kierowane do jego wyborców, czy też do tych potencjalnych wyborców, których chce zyskać, ale jest bardzo dokładnie śledzone przez różnego rodzaju ośrodki. I mówił o tym Stanisław Żar, pełnomocnik, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, mówił o tym, że rosyjskie służby dezinformacyjne bardzo uważnie śledzą debatę publiczną w Polsce
i zawsze będą wyłapywać różnego rodzaju wypowiedzi, które korespondują z tymi działaniami. I to jest właśnie taki przykład wyłapania takiej wypowiedzi, dlatego że, jak mówi Stanisław Żaryn, teraz główną linią propagandową Kremla jest to, żeby skłócić Polaków z Ukraińcami, że wszystko to, co może spowodować niechęć Polaków do Ukraińców, czy też tych, którzy są w Polsce jako uchodźcy, czy też jako narodu, który jest za naszą granicą, to wszystko sprzyja Kremlowi. Agnieszko, politycy powinni chyba jednak troszeczkę uważać na to, co mówią, i mieć gdzieś tam z tyłu głowy informację, że to nie tylko w Polsce jest słyszane i nie tylko przez albo sprzymierzeńców, albo konkurentów wykorzystywane. Ale politycy, przede wszystkim opozycji, oni nie słuchają siebie samych już od bardzo długiego czasu. Nie chodzi teraz o to, co mówi Donald Tusk, bo tak naprawdę, jeżeli sięgniemy całkiem niedaleko, tak, to przecież propaganda, to mówiła niedawno pani, która tutaj nam urzędowała w ramach, jakby w zastępstwie ambasadora Stanów Zjednoczonych, pani Mosbacher, która mówiła, że to, co spada na Parlament Europejski w postaci wszystkich tam zastrzeżeń wobec Polski, to jest wymysł propagandy rosyjskiej. I to jest fakt. Właśnie taki wizerunek był Polski kreowany, co akurat podnosili dalej, przenosili dalej politycy. Skąd? Z Polski. Mieliśmy kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Kto wynosił jakieś, prawda, rzeczy, które wytwarzał akurat reżim białoruski w porozumieniu z rosyjskim, no politycy polskiej opozycji, w tym prym wiodła Platforma Obywatelska. Teraz nie dzieje się nic innego. Ja powiem szczerze, że ja jestem czasami załamana, bo to nie jest szok, bo szok to był na początku, ale teraz jestem po prostu załamana, że po tylu miesiącach i po tylu różnych próbach jakby dyskredytowania Polski, czy też właśnie wpychania w jakieś dziwne sytuacje, politycy jeszcze się nie nauczyli tego, że to, co jest mówione, to nie jest tak, jak było kiedyś, że były dwa programy w telewizji i to było powiedziane, to poszło i nic więcej. Dzisiaj jest, każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, czy prawie każdy, jest ogrom telewizji, rozgłośni radiowych, portali internetowych, różne wypowiedzi krążą, a Polska z racji na to, jak właśnie zachowuje się przede wszystkim względem kryzysu migracyjnego, który cały czas mamy z Białorusią, ale też głównie na pomoc świadczoną Ukrainie i Ukraińcom, którzy tu przybywają, tym bardziej jest pod ścisłym takim okiem inwigilacji propagandy rosyjskiej. Zresztą nie tylko rosyjskiej, ale głównie rosyjskiej. Więc wydaje mi się, że to pora najwyższa już jakby uświadomić sobie i uważać na wszystkie słowa, bo będzie to wykorzystywane. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. To, że nas chciano skłócić z Ukraińcami, to nie jest tylko, to nie dzieje się tylko tu i teraz. Ta propaganda rosyjska w zasadzie była uskuteczniana od bardzo wielu lat, tylko my do tego się przyzwyczailiśmy albo gdzieś pomijaliśmy. Natomiast jeżeli sobie przypomnimy atak Rosji na Krym, to było dokładnie to samo. Dlaczego wychodził Radosław Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych, który po prostu powielał przekaz rosyjski, tak, do Ukraińców, powiedział, że albo podpiszcie to porozumienie, albo wszyscy będziecie martwi. To robiła rosyjska propaganda, żeby trzeba było myśleć w określony sposób. I my byliśmy zresztą nie tylko teraz, ale jeszcze w przeszłości wielokrotnie skłócani z Ukraińcami. Niepotrzebnie i musimy na to uważać. No właśnie, dzisiaj w telewizji publicznej komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski mówił o tym, że ten eksport zboża musi przebiegać sprawnie i być zarządzany w sposób taki bardzo szybki, dlatego że muszą być opróżnione magazyny przed zbiorami, które będą miały miejsce w tym roku. Mówi, że 70 milionów ton jest w magazynach rosyjskich, że co prawda w wyniku minowania pól i działań wojennych część pól na Ukrainie nie została zasiana i prognozuje się, że zbiory będą niższe od 50 do może 15%, ale będą i trzeba po prostu wypuścić to zboże z Ukrainy, żeby następne mogło się znaleźć w magazynach i żeby Ukraina nie przeżyła tego, co kiedyś. Warto by było sięgnąć do historii. Historia lubi się powtarzać nie tylko jako farsa, ale także jako tragedia, bo wielki głód na Ukrainie to było coś przerażliwego i strasznego. Nie można dopuścić, żeby drugi raz miał miejsce. Oliver Pofat, jeszcze ostatnie zdanie na zakończenie. Oczywiście, znaczy ja powiem tak, tutaj odniosę się do tego, co mówiła pani redaktor Agnieszka. Szanowni państwo,
Nasze relacje polsko-ukraińskie nie zawsze były usłane różami. I trzeba to powiedzieć sobie wprost, ale w tym momencie jesteśmy naprawdę w takim miejscu naszej historii, że naprawdę możemy szczerze usiąść, szczerze porozmawiać i możemy stworzyć tą prawdziwą przyjaźń i braterstwo, którego dawno nie było. I powiedzieć, jak kiedyś polscy biskupi do niemieckich, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Dziękuję bardzo. W tym samym gronie, proszę państwa, spotkamy się za kilka minut. Proszę z nami zostać.